Was serdecznie. Zatrzymałem się w Lasach Janowskich na nocleg. Bardzo ładna agroturystyka, niedroga, fajne miejsce. Jutro Wam pokażę. Dzisiaj już się robi ciemno i bateria mi pada, więc krótko chciałem Wam opowiedzieć, jak to było z szewcem. Więc zatrzymałem się w Białymstoku pod Pałacem Branickich. Tylko zsiadłem z motocykla, przychodził tubylec i pytam się: kolego, gdzie tu jest szewc? A on mówi: o, tutaj 100 metrów dalej tu jest szewc. A buty mi się rozwaliły, motocyklowe, puściły nici, które trzymały zamki. I musiałem to jakoś połatać, albo je wyrzucić, jedno z dwojga. Podjechałem do szewca, mając już przygodę z wulkanizatorami z Suwałk, troszeczkę do niego podszedłem inaczej. Wchodzę, a zakład był akurat otwarty, mimo że to jest 2 maja. Wchodzę do szewca i pierwsze co, to nie mówię, że mam buty na naprawę, tylko mówię: oglądał Pan Gwiezdne Wojny może? No, mówię, coś tam oglądał. Ja mówię: wie Pan, jest taki moment w tym filmie, kiedy dwa roboty lądują na jednej planecie, odnajduje młody chłopak i postanawia zwrócić im te roboty rzekomemu właścicielowi tych robotów. No i więc trwają poszukiwania, oczywiście znajduje się i tak dalej. No i ten rzekomy właściciel odsłuchuje wiadomość, przekaz akurat do niego. No i kiedy przekaz się kończy, jest takie znamienne słowo, wypowiada jeden z bohaterów tego filmu: Obi-Wan Kenobi, tu mają mi help. Szef na mnie patrzy, mówi: dobra, o co chodzi? Więc ja mu mówię, że poszły zamki. I słuchajcie, pan był tak uprzejmy, miły, zrobił mi to od ręki. Zszył obydwa buty, mimo że jeden był, wymagał tej naprawy. Także mam buty naprawione w Białymstoku. I stamtąd poleciałem w kierunku Bieszczad. Dojechałem do Lasów Janowskich, bo już godzina 18. Także znalazłem sobie tą miejscówkę. Zaczyna troszeczkę kropić. I to by było na tyle. Dzisiaj nigdzie się już nie zatrzymywałem, tylko leciałem przed siebie, bo chciałem wykorzystać pogodę. Rano do 12 było brzydko, zimno, 3 stopnie tylko. Zmarzłem okrutnie, mimo że byłem bardzo ciepło ubrany. Dopiero około południa się na tyle przejaśniło i ociepiło, że można było jakoś to znieść, tą całą drogę. Także teraz jest fajnie, jest około 15, może 20 stopni. Mimo że słonka nie ma, jest bardzo sympatycznie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.